jesteśmy już. Chłopcy się pakują. Tu najbardziej z nas wszystkich elektryczny Riders. E-Pawcio. Chłopaki tam przygotowują tu rowery, bo jesteśmy poza szlakiem w Lubomierzu. Któryś raz wynajmujemy rowerki, polecamy miejscówkę. To super, elegancko jest, pięknie. To plecak ciężki. O co ci chodzi ogólnie? Plecak ciężki. Kamil pierwszy raz w życiu przespał 6 godzin i energia go rozpiera. I ruszyliśmy. Tak, tak. Kamil to stan umysłu. Wynajmuje elektryka po to, żeby jechać bez wspomagania. Tatry ładnie widać, leciutko wieje. Pięknie. Upłocony, to znaczy, że zadowolony. Zadowolony. Kolega Michał też tu się uśmiecha. Tak jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Jutro chyba będzie kupował. Żono. Żono. Czyli mamy luźne 20 koła. Nie kupujemy tej fury, co miała być. Tak. Koła. Co się Artuś stało? Zapiaszczył się. O, jak mi przykro. Koniec współpracy, może teraz do tyłu. Musi Artuś rozjechać. No my kółko zrobiliśmy już. Dojechaliśmy z potem do czoła turbacza, teraz idziemy jeszcze pod turbacz. I będziemy już jechać w kierunku Gorc. Wierzę. Ruszyć. Spróbuj ruszyć Artuś. Rzecz, jeszcze nie chcę. No, jakbyś taki rower wziął gdzieś? Do domu. Ubrudziły się maszynki. Widok przepiękny. Rowery spełniły nasze oczekiwania. Pewnie. Ubłocone jak miało być. I o to chodzi. Tam idziemy wysoko. No. Jeszcze mamy kawek, ale w pół godziny może to ogarniemy wszystko. Na razie. No, później. Cześć Pawełku. Siema. Rajdersi czekają, foty cykają. Tu bez kerszera to nie wchodź. Bez kerszera to nie ma jak tego umieć. Tak się to gówno tutaj. No taki kurde. Taki sezon. Jedyne chujowo jest na tych licznikach. Dawało się najbezpieczniej. Też na równowagę. Słodko, niesamowite. Pewnie. Tatry. Tam jest wieża w... Magórka. Magórka. Tu jest Kamil. Tu jest Kamil.
wisienka na torcie dzisiejszego naszego tripa. Mamy około 2 koła przewyższenia. Jesteśmy po prostu mega ubłoceni. Jest i on! Jest i on! O, jest baton! No i praktycznie panowie po tripie zjechaliśmy z góry, bardzo fajny szlak od wieży widokowej w Gorz. Naprawdę bardzo piękny, gdyby nie makabryczna ilość błota i śliskość, to jest naprawdę. Dobrze, chyba. Piona. Jak było? Było mega. Jak rower elektryczny? Niestety bardzo fajny. Kamil Piona. Jak było, koleżko? Zajebista. Jak rower elektryczny? Polecam każdemu. Spróbować. Tak, polecam. Jest petardzia. No i przechodzimy do sedna dzisiejszego dnia. Na pewno kupię. Podobno już mówią, że to po 40 piona. Powinno się kupić. Tak, Artek na pewno kupi. Jeszcze troszkę poczekam. Ale ogólnie wszyscy naprawdę na wielkim plusie. Rowery, to co rowery idą w górę, to masakra. No, jest fenomenalna sprawa. Dzięki za tripa. Było mega.